Cześć, witajcie, z tej strony ja, Mikalo, witam was w kolejnym odcinku z Blockstarplet, a dzisiaj zobaczymy, jaka została wprowadzona aktualizacja do Blockstarplet. Już możemy zobaczyć po Nexusie, jest to naprawdę super aktualizacja, zmieniona na wszystko tutaj, zostało zmienione, są nowe rzeczy do stworzenia, jest po prostu wszystkiego dużo. Na początek zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem, zostawcie subka, żeby był taki szary przycisk wraz z dzwoneczkiem, a my możemy już przejść do odcinka, więc intro. I już mamy całkowity nowy Nexus, taki bardzo niezaśmieciały, taki naprawdę bardzo ładny, wakacyjny. No chociaż no trochę smutno, bo na którym ma jakieś plaże, więc tak średnio z tymi wakacjami. No ale wygląda naprawdę superowo, moje coś jeszcze wprowadzą, bo w ogóle dziwne, że jeszcze 5 dni jest, więc spoko. Tak on się prezentuje, bardzo ładnie, te drzewa są jakby takie z jabłkami, a to są róże, ale bardzo ślicznie to wygląda. Wieża odnowiona, wszystko jest takie naprawdę superowe, czyściutka ziemia, więc naprawdę bardzo fajnie. Ale na początku przeczytajmy sobie wiadomości od Zygi i od wszystkich takich innych ziomeczków. Mamy tak, pierwszą wiadomość od Cezara, że jest konkurs na po prostu takie coś, że macie zrobić zdjęcie waszego żaka albo nawet kogoś innego i po prostu trzeba go nazwać fotkę pet dress up. No i po prostu 10 zwycięzców otrzymają do miesiąc starych, no to takie spoko. I mamy wiadomość od Penny Pandory. Cześć Mikalo, wie do czego służy wieżeczka, świetnie się sprawdza w odstraszaniu intruzów albo tunelu parkuru, a tam na kupić złotą wieżeczkę, taka wersja, która jest złota, a do tego szlawonu poruszającymi się kulkami ciemnej materii. Jest to złota wieżyczka, bo jest normalna wieżyczka taka tutaj, a to mamy złota wieżyczka, która kosztuje 500 tysięcy, wyjątkowa nieruchoma wieżyczka, strzelcza pociskami ciemnej materii, powolna, ale niezwykle niebezpieczna broń. I sobie właśnie kupimy, jest dla VIP-ów, no naprawdę jest bardzo droga. Nie rozumiem, kto wymyśla takie ceny. Moim zdaniem powinna kosztować 100 tysięcy max. Max 100 tysięcy, a nie 5 tysięcy. No bo, no kurczę, no co ma 500 tysięcy? No niedużo suma tyle, więc dla mnie to jest bez sensu. No ale niech będzie, że kupimy, bo to jest limitowane, więc skupujemy. Wow, mamy złotą wieżyczkę, jest ona dla VIP-ów, jest limitowana. I mam w ogóle takich jeszcze w plan, ale to potem wam powiem. Więc przechodzimy do kolejnej wiadomości. I to właśnie jest wiadomość od Zygi o po prostu Nexusie. Udało się, na miłość do nauki, udało nam się. Poprzątaliśmy i przerobiliśmy tyle śmieci, że natura odżyła w pełni. Razem z innymi Blockstar bardzo się do czego przyczyniliście, za co ogromnie dziękuję. Posprzątajmy pozostałe śmieci, zróbmy z przetworzonych materiałów coś fajnego. Ten Nexus jest świetny. Jakie są komentarze? No jej, super, po prostu biba, po prostu baj, mama ostrzegała, co? No i tyle. Co tu jeszcze jest z tego wydarzenia, to już wam mówię. To tak, w tworzeniu zmieniło się bardzo dużo. W ogóle my odbierzemy sobie może te plastikowe śmieci, w ogóle te wszystkie, bo się nam przydadzą. Jak widzicie, w materiałach ma naprawdę tego bardzo dużo, więc się przyda. Więc uwaga, ile się dostało danych? Żyjący las jest już od dawna. Ale dziwne w ogóle to, że tutaj właśnie w żyjącym lesie jest i są nowe stópki, ale nie są one dodane, nie wiem dlaczego, nie ogarniam, no trudno. Więc to już było kiedyś i mamy dodatek do światów, który kolejna rzecz za tajemnicę, bo były właśnie krystal Wingsy i jest teraz kryształowa wieżyczka, no troszeczkę słabo, ale może być. Nieruchoma wieżyczka strzelającoma piekielnymi pociskami, bardzo szybka i bardzo bójcza, tak bardzo jest. Będzie sobie po prostu tam sprawdzić w niektórych parkurach, bo niektórzy mają. Potrzebne 200 metalu, 200 tego. No i tu mamy jeszcze zagadkę. Potrzebuję jeszcze jednej pary zagadek. A teraz mamy nowy Nexus. Ja mamy nowe tajemnice, więc mam pokazać, gdzie są te nowe tajemnice, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Jest dodatek do światów jak znak zapytania. Jest on dla mnie bez sensu. Nie wiem, kto to używa. Aha, nie wiem, kto to będzie używał. Aczkolwiek, no to wiecie, jest drogi, ale kupimy sobie go, więc mamy znak zapytania, proszę bardzo, tak on wygląda, kupujemy, żeby było. I mamy coś naprawdę superowego, gadżet, spray szybkości, jest on limitowany, niestety limitowany, szkoda, ponieważ powinien być tak jak na przykład spray kurczący, czyli na zawsze, ale to jest limitowany, nie wiem dlaczego, to jest po prostu wyjątkowy gadżet, którego nie można kupić, buteleczka sprayu szybkości, dającego graczom ogromną prędkość. Może niezbyt taką ogromną, ale naprawdę przyzwoicie. Jest ona naprawdę bardzo tania, tylko 3.1.1. Więc naprawdę sobie kupię tego sporo, bo jak to jest limitowane, to trzeba sporo. Jest to jedna z najciekawszych rzeczy za po prostu śmieci. Następnie mamy pole kwiatów, kwiaty rządzą, zamień wszystkich w swojej świecie w kwiaty. No to jest takie średnie, ale sobie to kupię, bo to gadżet jest limitowany.
Rząd Laszcz mieliśmy i efekt liści. Efekt to jest po prostu długotrwały efekt wizualny. I co tu jeszcze jest? Chyba to już tyle. Więc sobie to weźmiemy i sobie to użyjemy. Niech będzie, zobaczymy jak to wygląda. W ogóle tam nie było czegoś napisanego po polsku. Jakieś dziwne znaki były. I no, efekt liści wygląda bardzo ładnie. Dla mnie to bez sens, ale jest okej. I zobaczmy, czy mam wszystko z tego wydarzenia. Tu mam mamy spray, ale to dużo sobie kupię. Mamy te drzewka, mamy te kwiatki, nie będę ich używał, bo to nie jest jakoś wow. No i tyle w sumie, spoczko, ale czy na pewno wszystko? Mi się wydaje, że czegoś jeszcze nie mam. A efekt liści sobie kupię, nie będę używał, bo warto mieć. A czy mogę stworzyć jeszcze raz? Chyba mogę stworzyć jeszcze raz, serio? Aha, to będę mieć dwa. No to spoko, niech będą sobie dwa. Aha, 40 minut. Ale mamy naprawdę dużo tych do tworzenia. Patrzcie, ile mamy, 100. A tak naprawdę już tutaj nic nie użyję. No bo w sumie nie ma co używać, już tutaj naprawdę jest słabiutko. Jedynie co to możemy sobie jeszcze to dać, czemu by nie kupić. I wszystko chyba przemienimy sobie na właśnie spraye szybkości, bo one są naprawdę bardzo opłacalne, ponieważ są limitowane, no i naprawdę są super. Więc sobie po odcinku wszystkie wezmę, albo w sumie troszeczkę teraz weźmiemy, więc timelapse. Dobra, zrobiłem tak do 49, nie wiem czy coś jeszcze dodadzą, ale wolę tak poczekać, żeby czasem nie było, że coś dodadzą, ale raczej wątpię. I dobra, teraz pokażę wam, gdzie są tajemnice. Na początku w... Pociąg, ale fajne, dziwne słońca. Takie syrenie, moim zdaniem, te fale, no ale okej. Więc pokażę wam, gdzie jest tajemnica w Nexusie. Jest tutaj potrzebny do tego spray pomieszający. Mam tutaj naszego Dexa, tak? To jest Dex, tak, to jest Dex, bo zapomniałem. Idziecie sobie tutaj. Tu macie takie coś. O, tutaj mamy takie coś. Idziemy sobie tej. Musimy mieć spray pomieszający. Jak nie macie, to możecie się go już spytać. Warto się pytać. Dobra. Ale oczywiście nie tak, wiecie, nie miło, tylko tak, wiecie, przyjaźnie. I tu mamy właśnie. Portal, ale jeszcze wam coś innego pokażę. Jakby co tajemnicę można zobaczyć tutaj przy tej wieży, czy jest tu portal. I tu jest właśnie tajemnica. Spokojna jest, więc idziemy teraz jeszcze raz. Więc patrzcie, jesteśmy dziewkiem, uwaga. I to jest smutne, że tutaj jak jesteśmy, to już od razu będziemy mieć tajemnicę. No bo nie fajnie, co nie? Nie powiem, że nie. I mamy już w sumie wszystko, bo w sieci VIP już tam sprawdzałem. Więc patrzcie, możemy tutaj sobie i tajemnicę oddać. I możemy stworzyć kryształową wieżyczkę. Wow, ale to chyba w innym odcinku. Kiedyś będzie odcinek, to kiedyś to zrobię. Więc teraz sobie tutaj wyjdziemy. I pójdziemy, aha. Teraz to nie wyjdę, dobra, idę na inny świat. Więc w jakimś innym odcinku, bo mam w ogóle plan. Mam tak, wieżyczkę normalną, wieżyczkę złotą i wieżyczkę właśnie będziemy mieć czerwoną. I myślałem o tym, żeby zrobić właśnie parkour z tych wieżyczek, bo naprawdę będzie to ciekawe dosyć. Więc no tak chyba zrobię. Już sobie tutaj z świata VIP odebrałem, ale wam pokażę. Więc tak, idziemy sobie na wprost. Idziemy sobie tam, gdzie zawsze właśnie był żółty kluczek, czyli tutaj do tego samego miejsca. To jest normalne, bo to już kiedyś było. Więc myślę, że to nie będzie trudne do zapamiętania. I teraz tak, tutaj bierzemy, idziemy sobie, tutaj mamy niebieski kluczyk. Niebieski tu był zawsze. I teraz się coś zmienia. Tu mamy właśnie te tutaj. I teraz idziemy sobie tutaj. I o, mam, ktoś dodał spray, tu jest spoko, bo dużo osób teraz właśnie używa tych spray. I tutaj macie właśnie czerwony kluczyk, o właśnie w tym miejscu. I tak, teraz się wracacie, wraca się do złotej bramy. Okej, wracamy się, już mamy wszystkie klucze takie potrzebne. U góry nie ma klucza czerwonego, tylko właśnie jest tam zmieniony. I teraz musimy znaleźć te miejsce. Ono jest tutaj, idziemy sobie do góry. Tutaj idziemy do góry, tam kiedyś właśnie był ten statek. Ale tu jeszcze jest właśnie, tutaj jest niebieska brama. I właśnie tak samo było, ale z tyłu jest tajemnica, tu będzie tajemnica jakby co ludziska. Uwierzcie mi na słowo, że będzie tutaj tajemnica. O, zrobiłem fotkę, a nie. Ale zrobiłem tą fotkę, więc spoko. No i tutaj będzie tajemnica. I to chyba na tyle, jeszcze sprawdzić na pewno na tyle.
mi się wydaje, że najważniejsze wam pokazałem, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, kliknijcie subskrybuj tam na dole, a ja już się z wami żegnam, no i cześć!